Przemysław Opala, szczęśliwy zwycięzca walki wieczoru gali Mercedes-Benz Frontrack Boxing Night w Lesznie. Przemek, powiem tak, dobrze, że się skończyło. Dobrze się skończyło dla Ciebie, ale mnóstwo zawirowań, mnóstwo problemów związanych z tą galą. Czy to zadecydowało dzisiaj o Twojej dyspozycji, o takim, a nie innym przebiegu walki? Jak to w ogóle oceniasz? Nie no, przebieg walki był pomyślnie, no, kondycja była, wszystko było. Jestem tylko wszystkim zawiedziony, tak? No, nic nie poszło tak, jak 2 miesiące temu zaplanowaliśmy. Miała być fantastyczna gala dla sponsorów, dla ludzi. No i brzydko chujnia z tego wyszła, tak? Ze związkiem kłopoty, no ale to kłopoty też no, przez naszą stronę może. No tam jeszcze nie wiadomo, kto był winny, bo to takie... To było takie pierdolenie, oszopienie też. No ja jestem już zawodnikiem tej grupy. Ta grupa nie jest tak jakby już moja, pod moją banderą, tak? I co mam powiedzieć? No dupa wyszła i myślę, że to też będę jeszcze beko za to, jako zawodnik. I jest to już przemyślenia, czy no w ogóle dalej to pociągnąć. Przemek, ale skupmy się na tym, co się wydarzyło, tak? Zawirowanie związane z rywalem, ale było widać, że jesteś w naprawdę dobrej dyspozycji, mogłeś stoczyć dużo trudniejszą walkę i dużo trudniejszym rywalem. Ten Ferizowicz postawił Ci takie, powiedzmy, warunki, czy po prostu poległ, bo nie był przygotowany do tej walki? No nie był przygotowany, no jak on może być przygotowany, tak? 3-4 dni przed galą dostaję informację, żeby szybko przyjechać. To nie może być przygotowany, dlatego do niego nie może mieć w ogóle pretensji. Do kogo można mieć? Nawet nie wiadomo, do kogo mogę mieć pretensje, tak? Czy organizatorzy, bo ja, no ja już to nie organizowałem, ja byłem no, jakby, no, zawodnikiem, no, grupa, moja nazwa tej grupy, no ale ja już się nie prowadzę, tak? Dlatego to jest jedyne, co mogę się bronić tym, ale... Co tu się tłumaczyć? Dupa na całej linii i ten, nic nie można zrobić. Ale można powiedzieć tak, były dwie transmisje telewizyjne jednocześnie, część walk poszła w TVP, część na Fightboxie, to jest jeden atut, jest jakiś kapitał na przyszłość. Druga rzecz jest taka, że te dwie walki kickboxingu, które były, czyli zawodowe walki kickboxingu, no mogły się podobać ludziom, bo tutaj rozmawialiśmy z ludźmi i oni byli oczarowani. No walka ta ostatnia to dramat, już nie patrząc na aspekty sportowe, czy była lepsza, czy gorsza, ale podobała się ludziom, bo już było show, tak? Miało być show i było show. Gromadzki wygrał z Jeanu Cruz. I pokazał, że kawałek dobrej walki, zresztą Żanu też i ludzie się tym, mówiąc brzydko, jarali, tak? To chyba nie było tak do końca wszystko do bani. Nie, no, były fajne walki, naturalnie też mój podopieczny Piotrek Kłodzieciek, no moim zdaniem bardzo dobrą walkę, jako na drugą. Co tu powiedzieć, no były show, tak? No, myślę, że ten cały też przedgalek, te ważenia, to był jeden wielki show, tak? Jestem zawiedziony, nie będę tego ukrywał, gala miała być inaczej, miał być inny przebieg, miała być inna stawka walki, ta walka miała mi umożliwić inne walki, tak, i jedyne co ta gala ze mnie zrobiła to idiotę. Myślałem o tym, czy w ogóle podjąć się tej walki, czy nie odmówić, bo to, no, wiedziałem, że tak będzie przebieg tej walki, wiedziałem to, tak, bo nikt nie może być 3-4 dni przed galą dobrze dyspozycyjnie, jak jeszcze walczył rok temu. Ale Przemek, jesteś na niejednych galach, byłeś dziesiątki razy na galach, takie rzeczy się zdarzają, zmienia się przeciwnik w ostatnim dniu. Jest tutaj z nami był Wojtek Bartnik, którego ściągano do jednej z walk bardzo prestiżowej gali rano, bo po południu była już, znaczy wieczorem była walka, tak? On za rano wsiadł w samochód i walczył i dał dobrą walkę, tak? Takie rzeczy się zdarzają, to nie jest, to jest taki sport, każdy może doznać kontuzji, coś może się wydarzyć. Nie można przewidzieć, więc ja tam powiedzmy podchodzę do tego także, okej, gala nie była, powiedzmy, publiczność nie rozwaliła tej sali, ale tutaj było widać na VIP-ach, bo było bardzo dużo VIP-ów, to jednak wypaliło, tak? Przyszło i mnóstwo osób zainteresowanych. Sama oprawa gali, mówię tutaj o skrzypcach, o tym całym, powiedzmy, dodatkach, to nawet fajnie wyglądało, więc chyba nie było tak źle. Nie, no, tak mówię, no, tak to można patrzeć jako wizerunek, było fajnie, tak? No ale sportowo patrząc też, egoistycznie na mnie, gówno mi to dało,
tylko wstydu. Dla mnie to jest wstyd, tak? To całe w ogóle te zachowanie też czy ambasady, konsulatu, czy związku. Nie wiem, ja dostałem tylko informację, że są takie pisma. Ja tam do tego się też nawet nie chcę odnosić, tak? Bo to powinien pan Tomek Wójtulewicz się odnieść do tego, nie ja. Nie wiem, komu winę dać, dlatego ja nie mogę nikogo winić, dlatego zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że będę potrzebował dużo czasu, żeby przemyśleć parę rzeczy i naprawdę rozważyć, czy to w ogóle ma sens, tak? Bo nie dam się też na moim nazwisku jakiś komuś rekord nabić, ale też nie dam siebie frajera zrobić tak jak dzisiaj. Przemek, cóż, gratulujemy Ci zwycięstwa. Nie była to walka o wymarzony pas Federacji WBA, która jest ważną federacją, w odróżnieniu od tego, co widzieliśmy w dokumentach, że ktoś stwierdził w Polsce, że to jest nieważna organizacja, najwidoczniej się nie zna na boksie. Natomiast uniemożliwiono Ci faktycznie zdobycie tego pasa, czy ewentualnie walkę o ten pas, szanse, tak, i kolejne. Natomiast myślę, że wszystko nie stoi w miejscu i za chwilę, powiedzmy, krok w tył i dwa kroki do przodu. No zobaczymy, tak? Ja mówię, ja już teraz nic nie mogę powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że zakończam, nie chcę mówić, czy dalej. Muszę przemyśleć, muszę z żoną usiąść, przemyśleć też. Mam rodzinę, mam dla kogo żyć, mam dla kogo pracować i czy mi to coś da, ja nie potrzebuję tego stresu. Dziękuję bardzo, Przemku, gratuluję z wygranej. W minorowym nastroju Przemek Opalach po zwycięstwie nad Ferizowiczem prosto na gali Mercedes-Benz, Frontczak Boxing Night. Cóż, wielkie emocje już za nami i być może kolejne przed nami. Dziękuję bardzo, Tomasz Majewski.